The gods will not always be with you. Embrace this journey, my child, as this is your odyssey. Jesteśmy w Argolidzie, więc nie trzeba daleko szukać tej świątyni, ale Dolina Snów znajduje się... O, jak fajnie, ile zadań, o to mi się podoba. Na środku Doliny Snów. Świątynia znajduje się na zachód od obozu wojskowego Troezen. Nie wiemy, co to są za miejsca jeszcze, więc po prostu wybiorę się tutaj. I może po drodze coś się uda znaleźć. Dobra, Esculap. Esculapa to wąż dusiciel żyjący na terenie Polski. Poważnie? Mamy wąża dusiciela? Wąsza? Nie podejrzewałem wążów o obecność w Polsce dusicieli. Czyli coś... Ile mamy mniej więcej rozgrywki? Podejrzewam, że w okolicach 30%. I nie, nie ma wyznaczonego dnia, kiedy są trailery. Tak się akurat składa, że no, jak się coś trafi fajnego, jak się zbierze odpowiednią ilość trailerów, to wtedy. Ale powiem wam, że zejście z tych efektów graficznych dużo mi dało, bo widzę poprawę znaczącą, a nie czuję jakoś, żeby to było brzydsze, nie? Kogo my tam mamy? Ella. Tak czy inaczej, kierunek jest dobry. Czemu nie było w tym miesiącu premier października? Ponieważ wszyscy są zajęci czymś, mi też to umknęło. To błąd, że tego nie było, przyznaję. Ale chłopaki z Jaroka zajmują się przygotowaniami do PGA, bo tam mają dużo rzeczy. Jeszcze coś tutaj ciekawego. There he is. No dobrze. The sanctuary of Asclepios, god of medicine. I'd rather trust a physician. I can't work under these conditions. If you're here for your purification bath, you'll have to come back another time. I'm here for information. In that case, you can go straight to Hades. I need to know about the Spartan woman who came through here many years ago. Did that eagle of yours sit in your ears? I'm under strict orders not to talk to any mercenaries. Especially not about Spartan women or injured babies. My eagle will tear out your tongue, priest. Forgive me, not the tongue. Not like Medon. Chrysis threatened anyone who speaks to the eagle bearer. Did she? Tell me about the woman and her baby, and I won't drown you in your bathhouse. How's that for a threat? Please, no! There is already a corpse in there. What are you talking about? Snakes! Snakes? They're everywhere! Must have escaped from the Tholos. We keep them for treatments, but they invaded the bathhouse. These snakes killed someone? A patient was purifying himself when they slithered in. Turns out he's terrified of snakes. Fell over dead. Now the snakes have made him their home. What if I took care of your snake problem? Would you talk to me then? Oh, most definitely. The purification bath is crucial in the path towards healing. Znowu pytanie, czy będę grał w Red Dead Redemption. Słuchaj, powiem ci tak. Jak wykupisz subskrypcję, to tak. I proszę udzielać tej odpowiedzi na to pytanie za każdym razem. W ten sposób, nie? Jak ktoś pyta, czy zagrasz w to, czy zagrasz... Bo ja tak, jak gram we wszystkie gry, które nowe wychodzą, no... How did all these snakes get loose? And
Why are there so many at the Sanctuary? Blame Dorios! He's supposed to keep them in the Tholos. Patients with afflictions of the mind are healed by the snakes. Their tongues are like kisses from the gods. I'll take care of your snake problem. Then, you'll tell me what I need to know. Dobra, zajmijmy się tym zatem. Rozwiążemy jego problemy. He's over there. Coś ciekawego? Nie lubię węży. Jest taka zdolność łucznika. Ona się nazywa... Muszę sobie ją wykupić. Przełamujący strzał z łuku. Eksplozja jest taka wielka dookoła. I to by mi pewnie wykończyło wszystkie węże, nie? Idealnie w tym miejscu. House free of snakes. I carved up every single one of those slimy malagas. My babies! What have you done to my babies? Your snakes infested my bathhouse. A sick man is dead because of them. You did this. Good snakes are dead snakes. You'll pay for this. I curse you. Well? Well, what? I took care of the snakes. Now you're going to tell me about the Spartan woman and the baby. I actually don't know anything. It was before my time. The man who does know is Miven, but he won't tell you. He won't tell anyone anything. Kurde, powinienem mu ten węża wsadzić w zadek. Malaki snakes. At least I got a name. Midon. Wydaje mi się, że Midon nie ma języka, bo o tym wspominał nasz tutaj bohater wcześniej. To chyba będzie kolejna rzecz. Careful. Don't want to be caught here. Greetings, young one. Come to offer Asclepios a sacrifice? No. But I'm searching for a Spartan mother who may have. The great goddess Hera guides many mothers to the sacred place. Surely I'm too feeble to remember them all. What are these stone slabs for? These are records. We document all who pass through, their illnesses, treatments, so that the glory of Asclepios can be celebrated. Then I don't need your memory. I just need to find the right stone. Yes, of course. That's very wise indeed. If only I had the time to help you. Listen, I'm not here to hurt you. I'm just looking for my mother. It's Chrysis.
She's got every priest in the sanctuary under her thumb, and she'll squash anyone who feeds information to the Eagle Bearer. Then don't tell me anything. Just bring me to the stone that can. Follow me then. Quickly. We must be discreet. Lead the way. No, no, sh- this way. Yep. Over here. If anyone is watching, they'll have my head. What kind of sanctuary isn't safe for its priests? Times have changed, Eagle Bearer. Musiałem zapatrzyć na czat i na durne pytanie. I teraz nie wiem do końca, o co chodzi z tym kapłanem. Mam nadzieję, że chociażby żeście mieli okazję zobaczyć. Written during the time of the great Elod revolt. You would have been only a child. I don't need the history, just the details. It tells the tale of a woman with worms in her throat. Asclepios took off her head so we could remove them, then reattached it in her sleep. Definitely not the right one. I wonder what Hippocrates would think of these treatments. Hippocrates is a fine healer. Showed so much promise. Showed? He's healing the sick right now. He puts too much faith in his hands, and not enough in the gods. When it comes to life and death, I prefer hands. Are all the testimonies so outrageous? Writers today, Thucydides, Evripides, the petulant Aristophanes, all of them try for realism. But what really inspires is greatness, magic, gods. Where are you going? Yeah! You'd better get out of here! Party for the sea! Καταδικαστέα ημίν ετικέα This one tells the tale of a man with sword wounds. A pack of dogs licked him clean, and Eureka! A man's best friend indeed. This is hopeless. These stories give people hope, even better. Well, I'm losing mine. Tell me about Chrysis. A very powerful, dangerous woman. But it was not always so. She was abandoned for a child and taken in by the priest. She learned very quickly. She was very strong-willed. And before too long, it was the priests who listened to her. Not that way. Here, Mystios. What, what? I've already said too much. Ale wyobraźcie sobie, znaczy, to są ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, akceptowali ten sposób. Ale wyobraźcie sobie, co Hipokrates musi czuć, słuchając tych bzdur. And what about this one? Let me guess. It tells the tale of a blind woman who had her eyes licked by snakes. It reads of Sparta. Came here with child. Sought pity from the gods. Why is most of it scratched out? Oh, I'll just tell you. I know this one by heart. The Spartan woman arrived filthy and bleeding from her travels. We cared for her, gave her food, a bath, and she left. Where she went, I do not know. The child could not be saved. Who does know where she went? We've been spotted. Meet me later, near the olive tree of Heracles, at the entrance of the sanctuary. I may have something for you. And what do we have here? A priest and a mercenary out for a friendly stroll? May the gods be with you, Plistos. I was just on my way to the archives when this Mystios bumped into me. Is that so? And what were you both chatting about so fervently, might I ask? The good priest here was teaching me how to heal sword wounds. Yes, sword wounds. Oh, really? And what is the treatment for sword wounds, according to Timoxenos here?
dogs. What about them? You use dogs to lick the wounds clean. Very good. Don't give away all our tricks, Timoxenos. Who will bring offerings to the gods when our patients learn to heal themselves? No, of course not. Now, if you'll excuse me, I have matters to attend to. You have your treatment, Mistios. Now please, leave the sanctuary. To jest masakra. Ale widzicie, opłacało się słuchać, bo byłem w stanie odpowiedzieć dobrze na zagadkę. Dobrze. O, niechcąco się... Ach, za długo przytrzymałem guzik, mam z tym problem. Mam z tym problem. Sprawdzimy sobie najpierw tutaj, to sanktuarium. Wylizanie rany przez psy, nie? A jak się pies po jądrach lizał wcześniej, to raczej... Albo po dupce, to raczej możemy liczyć na ciężką gangrenę. Musimy się z kapłanem spotkać, który nam tyle informacji zdradził. Ja się boję, że on nie pożyje zbyt długo, ten kapłan. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że moja dobra odpowiedź skierowała podejrzane oczy na bezpieczne tory, o tak powiem. Ale zanim pójdę tam... a może nie, dobrze. Gdzie to? Dobra, drzewo oliwne. Dolina Snów, mamy to, na skrzyżowaniu pod drzewem oliwnym Heraklesa. Drzewo oliwne Heraklesa, no skrzyżowanie wydaje się, tu jest jakieś skrzyżowanie, nie? Północna część doliny, jedyna rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to tutaj, bo nie widzę zbyt wiele skrzyżowań w tej okolicy, co nie? Czekajcie, to jest południowa część. Północna byłaby gdzieś tu, nie? Tu jest skrzyżowanie. W północnej części Doliny Snów, na skrzyżowaniu pod drzewem oliwnym. Chyba tu będzie, nie? Ale poczekajmy do świtu. Tam jakieś skarby kuszą. Chętnie bym tych kapłanów... Tak, nie mam absolutnie żadnych... kurde, tylko teraz w ciągu dnia to ciężko jest skarby kraść. Ale zaszalejmy. Nie lubimy tych kapłanów za bardzo, nie? I need to stay hidden. Spróbujemy ich obrobić. Holy shit. Chciałem ukryć. Datius, witam bardzo serdecznie nową legendę. Jest kolejny kapitan. Ale zaraz go dopadniemy, nie? Oh shit. Jemu się nie spodoba to, co zobaczy w środku.
No cóż. Ja chciałem być delikatny, no ale w świetle dnia troszkę jest trudniej. Przynajmniej wszyscy umarli razem, nie? W jednym pomieszczeniu. Czy powinienem czuć jakiś... Nie jestem zbrodniarzem, złodziejem, najemnikiem. Z odrobiną szlachetności gdzieś tam z tyłu głowy. Zawsze, ja muszę sobie wszystko racjonalizować. To nie jest tak, że tutaj z państwem gram i, zaraz, i się tłumaczę. Nie, ja to mam taki wewnętrzny dialog, który w ramach streama z reguły jest też zewnętrznym dialogiem. Chyba znalazłem coś w ekwipunku ciekawego. Może jakąś nową broń? Młotek. Bardzo to jest uroczy młotek, ale dziękuję. Jest też włócznia, ale niespecjalnie mi się ona teraz podoba. Czy coś jeszcze było tu ciekawego? Nowa tunika się... No panie kochany, jak biała... Co to ma być za biała plecionka? Come on. O kurde. Ej! No dobrze, co tutaj za buty? Nie są to statystyki, które mnie kręcą. No co tu dużo gadać? To chyba można by rozmontować już. Tak, prawda? Buty perskiego wojownika. Czemu ja je trzymam? Bo są ładne, ale... No tak się nie godzi wyglądać. Co to za wojownik na biało cały? Wyglądam jak błąd w sztuce lekarskiej. No przykro mi, bardzo ładne są to fatałaszki, no ale trzeba mieć szacunek do siebie. Nie będę chodził, co ja, Alfons jestem? No nie jestem. W żadnym razie. To białe, chociaż te białe mogłyby pasować do tego białego, nie? No idź pan w diabły. Z białymi rzeczami. Od razu rozbiorę na części, żeby mi się nie spodobało za bardzo. Okej. No widzicie, wygląd ma znaczenie. Wygląd się liczy. Czy moja żądza, czy właściwie czy mój niesmak został zaspokojony? Niesmak w stosunku do kapłanów? Wymordowaniem straży świątynnej? Nie, tak naprawdę. Tak naprawdę to moja złodziejska natura tutaj wzięła górę. Moja skłonność do kolekcjonowania rzeczy. That old priest hiding by the tree. Come on. The tree of Heracles. I'm not sure if it's loved more for its legend or its olives. Now, where's that priest? Drzewo oliwne Heraklesa. I thank you for your discretion, Eagle Bearer. Chrysis has many eyes and ears throughout the sanctuary. What else can you tell me about the Spartan woman and child? The woman left the child's blanket behind. We tried to return it, but it was too painful a memory for her. Where did she go? What happened to the child? So, Chrysis was right. You knew the Rus Timoxenos. You will suffer her wrath. Pleistos, please! Get behind me, priest. I'll deal with these two. Got you!
Jeszcze jeden przyleciał. Jeszcze jeden łotr. Diabli nadali. Gdzie jest mój kapłan? Teraz się tym zajmiemy, tylko najpierw spłacę, kurde, znowu. Ach. Zlecenia. No niestety. Gdzie jest ten kapłan? O. Kapłan jest Kulapa. Czy... Jak to się potoczyło? Czy ten facet zginął mi? Trochę się pogubiłem w tej walce. I nie wiem co jest grane. Nowy Mieczysław. Porównajmy z tym. Ale nie jest aż taki dobry zresztą. Może nowa opaska? Nie. Czy państwo obserwowali dokładnie? Pozbyłem się kolejnego łotra. O rany. Molpadia. Może gdzieś tu leży? O nie. No zabili dziadka. Cholera. Nie bardzo miałem jak go chronić. Jakby ich było tylko dwóch. To pewnie bym dał radę, a tak? Ja go zabiłem? Musiał się dostać gdzieś pod tą... O. Musiał się dostać pod... Wiem, co zrobiłem. Musiałem mu przywalić siekierą niechcąco. No cóż, no trudno, trudno no. Holender. A mogłem się dowiedzieć co nieco. A, rany. No ale tak bywa, nie? Tak bywa, no trudno. Zajmiemy się kapłanami Esculapa, bo to jest też znowu od Hipokratesa. I tak był już stary, nie? Trzeba bardzo... Kurde, strasznie czuję niesmak, kiedy płacę za nagrody na swoją głowę. Ja w ogóle mam wrażenie, że ci... Wiecie, na czym polega problem? Że ja miałem... Jako, że tam... Ach... To jest... Warto to mieć na uwadze. Przez to, że się włamałem do tej świątyni, debil, to miałem... Nagrody na moją głowę były. I wtedy, jak zacząłem walczyć tutaj, przy tym drzewie, to strażnicy się do tego włączyli. Tak podejrzewam, że taki był... Trzeba... Przed podjęciem zadań trzeba wyczyścić nagrody. Żal mi trochę bo gościa, bo to był jedyny facet, który był skłonny mi pomóc. Tylko on chciał mi pomóc i go niestety... No i w las pod kosę, nie? Mam nowe tabliczki ze skarbami? Masz rację, gdzieś mi się przytrafiły.
Mamy sygnały dymne, mamy niebieskooką piękność.